Dzień dobry, pirat Wojtek wita was na kolejnym Sztorm Bajaniu. Dzisiaj przeniesiemy się na największy ocean świata. Mówią o nim Ocean Spokojny albo Pacyfik. Tak się zdarzyło, że kilkanaście lat temu mój przyjaciel dopłynął na Tahiti, na Wyspach Towarzystwa na Polinezji Francuskiej i pozostawił tam swój katamaran Flash. Pokażę wam, gdzie są te Wyspy Towarzystwa. Popatrzcie, tu są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i stąd mijamy równik i tutaj jest wielki archipelag wysp. Nazywa się Polinezja Francuska. I mój kolega Wojtek pozostawił tam katamaran i powiedział, że jak chce, to mogę tym katamaranem sobie przez kilka lat pożeglować po Pacyfiku. No, oczywiście domyślacie się, że nie trzeba było mnie na to długo namawiać. Ja ten katamaran widziałem wcześniej na Wyspach Kanaryjskich. Cumowałem moim jachtem obok Wojtka. Popatrzcie, tak on wygląda z góry. Ma takie wspaniałe baterie słoneczne. Ma piękną, okrągłą nadbudówkę. Wojtek zbudował go we Włoszech i popłynął nim dookoła świata, ale zatrzymał się na Tahiti. Wyciągnął ten katamaran na brzeg, a ja poleciałem na Tahiti samolotem. Najpierw syn zawiózł mnie z Warszawy autem do Paryża. W Paryżu wsiedliśmy w wielki samolot i polecieliśmy aż do Los Angeles na zachodnim brzegu Ameryki Północnej. Przelatywaliśmy nad Grenlandią. W Los Angeles musieliśmy zmienić samolot i potem polecieliśmy jeszcze na Tahiti. Był to najdłuższy przelot w moim życiu. Od momentu wyjechania z Warszawy do momentu wyjścia z samolotu na Tahiti minęło aż 40 godzin. Strasznie długo. Ale jak przelatywaliśmy nad Grenlandią, to przed moim fotelem na monitorze w samolocie pokazała się mapka, że właśnie przelatujemy nad Grenlandią. Wyjrzałem przez okno, a tam widać było ośnieżone góry i piękny fiord. Ale akurat był wtedy już nie zamarznięty. To był lipiec, czyli lato. No i potem polecieliśmy nad Ameryką Północną i dolecieliśmy do Los Angeles i dalej do Tahiti. Wylądowaliśmy w stolicy Tahiti, miejscowości Papete, miasteczku Papete. Przywitali nas muzyką. Patrzcie, mają takie kwiaty gardenii, takie fajne na szyjach. Grali nam muzyczkę, była 4 rano. Byliśmy troszkę zmęczeni, ale musieliśmy jeszcze dojechać do miejsca, gdzie Wojtek pozostawił swój katamaran. Popatrzcie, to jest właśnie mapa Tahiti. Wylądowaliśmy tutaj, wypożyczyliśmy auto i pojechaliśmy koło 100 km do miejsca, gdzie stacjonował ten katamaran. Bardzo fajna to była podróż samochodem, bo o wschodzie słońca zobaczyliśmy Tahiti i Papete. Miejscowi ludzie byli wszyscy do nas miło nastawieni i uśmiechnięci. Pojechaliśmy wzdłuż wybrzeża morskiego, bardzo pięknie, zielono, wszędzie palmy. Natrafiliśmy na port. Ci z was, którzy już pływali na optymistach, pewnie rozpoznają te kadłuby, które tutaj leżą na ziemi. To są kadłuby optymistów, dzieciaki na Tahiti. Uczą się pływać na optymistach, pływają też na hobbikatach. No i takie widoki mieliśmy po drodze. Piękne góry, zalesione, skaliste, ale zalesione, zielono, piękne, lazurowe morze. I dojechaliśmy do miejsca, gdzie stał katamaran. Ten katamaran, jak mówiłem, nazywał się Flash, czyli błysk po polsku. No ale jakież było moje zdziwienie, bo widziałem na wyspie Teneryfa piękną nadbudówkę okrągłą, a tutaj zobaczyłem coś, co wyglądało zupełnie jak szklarnia. Otóż słuchajcie, ten katamaran jak płynął przez kanał panamski, wypłynęli z kanału panamskiego, zostawili go na kotwicy, poszli w góry, a w tym czasie przyszedł sztorm, urwał go z kotwicy. Ten katamaran wywrócił się i o skały ścięło całkiem nadbudówkę. Wojtek dopiero z przyjaciółmi popłynął po niego motorówkami, odwrócili go.
przez 3 miesiące go odbudowywał, no ale nie miał za wiele materiałów, nie miał za wiele funduszy, dlatego zbudował tą nadbudówkę trochę w kształcie szklarni. Wszyscy się ze mnie potem śmiali, że pływam szklarnią. No i spód też bardzo ucierpiał, jak widzicie, było nierówno. Czekało mnie mnóstwo pracy, żeby przygotować ten katamaran do żeglugi oceanicznej. Wyczyściliśmy i wyszlifowaliśmy dno, pomalowałem farbą przeciwporostową, popatrzcie, pięknie pomalowany lśniący kadłub. Wsadziliśmy go na taką przyczepę potężną, no on ważył dobre 6-7 ton i zwodowaliśmy go właśnie na Tahiti. Jesteśmy na wodzie, wszystko odmalowaliśmy, ładnie odnowiliśmy tak jak mogliśmy. To jest plan tego katamaranu, zobaczcie, koja podwójna w obu kadłubach, dwie koje w śródokręciu, także nawet 8 osób mogło na nim nocować. Piękny katamaran. No i pierwszy dzień na wodzie. Jak to miło po miesiącu stania w porcie nagle obudzić się na wodzie. Popatrzyliśmy na nasz port, bo stanęliśmy na kotwicy. Piękne widoki dookoła. No i tak wyglądała nasza pływająca szklarnia. Mieliśmy w środku kwiatki, tak żeby, że tak powiem, tradycji stało się zadość, ale zobaczcie, tutaj zwisa taki wężyk. Ten wężyk, jego tajemnica jest taka, że nie mieliśmy zbyt dużo wody słodkiej, ale jak padały tropikalne deszcze, to dach był tak skonstruowany, że woda spływała do tego miejsca, myśmy odkręcali kranik i w ten sposób łapaliśmy wodę deszczową na naszym katamaranie. Zamieszkał z nami taki fajny mały gekon, on miał ze 13 cm długości i potem przez pół roku z nami żeglował. W sumie nie wiem, czym się żywił, podejrzewam, że podjadał listki z roślinek z naszej szklarni. Ale bardzo go polubiliśmy, był niegroźny, oczywiście płochliwy, jak nas zobaczył, to uciekał. Ale jakież było moje zdziwienie, jak pierwszego dnia do naszego katamaranu na kotwicy przypłynęło z falą mnóstwo kokosów. Prawie 40 kokosów. Ja wtedy jeszcze nie miałem doświadczenia, jak otwierać taki kokos. Wziąłem maczetę, pierwszy kokos otwierałem 40 minut. No teraz, jak już otworzyłem z 1000 kokosów w życiu, to robię to 3 uderzeniami, 10 sekund jest otwarty. Ale pierwszy kokos to 40 minut mi zajął. Ale za to dobrałem się do mleczka, zjadłem tą miazgę kokosową, było wspaniale. Odwiedził nas delfin, odwiedziła nas taka dziwna kaczka. Potem się zorientowałem, że takie kaczki to są po prostu kaczki hodowlane i one sobie pływają, a jak już dorosną, no to potem można je kupić w sklepie. Ale najfajniej było, jak przyleciał do nas i zobaczcie, siadł nam na koszu dziobowym taki piękny pelikan. Obok nas przepływali młodzi ludzie na takich dziwnych pływadełkach. To jest taki kajak z drugim pływakiem dla przeciwwagi. Chodzi o to, żeby się nie przewrócił. Anglicy na to mówią outrigger. Pływali na tym już kilka tysięcy lat temu, ale Polinezyjczycy, Tahitańczycy traktują takie pływanie na takich kajakach jako narodowy sport. Często pływają szóstkami i praktycznie każda wioska ma swoją załogę. Ćwiczą cały rok i raz do roku jest taki wspaniały wyścig. Ścigają się między wyspami po oceanie. Pływają właśnie na takich malutkich outriggerach. To jest akurat załoga liceum z miejscowości Tarawao, gdzie stał nasz katamaran. Chwilę później przypłynęły do mnie dzieciaki na hobbikatach. Hobbikaty to są takie światowe katamarany, wszędzie na świecie plażowe katamarany. Oni też na tym trenują, widzicie, bawią się świetnie. Dziewczyny, żeby jeszcze przyspieszyć, próbują wiosłować rękami. Ale jakież było moje zdziwienie, jak drugiego czy trzeciego dnia przypłynął do nas jakiś pan jednostką, która miała ożaglowanie dżonki. Znałem to świetnie ożaglowanie z Chin, ale popatrzcie, musiał z bardzo daleka przypłynąć. Zobaczcie, ile jest napraw na tym żaglu. On naprawiał w ten sposób, że naklejał po prostu taką tkaninę samoprzylepną i chyba ze 200 miejsc, gdzie naklejał tą tkaninę. Jakież było moje zdziwienie, jak zobaczyłem, że on wpływa do naszej zatoki, do naszej laguny,
ale zwróciłem uwagę, że wpływa na żaglach. Miał wprawdzie tutaj z tyłu samoster, ale nie miał silnika. Ja chcę wam puścić teraz taki krótki filmik, żeby wam pokazać, jak to wyglądało, to jego wpływanie. No właśnie, do zatoki Tarawao wpłynęła dżonka. Popatrzcie, ten pan obsługuje właśnie windę kotwiczną, wszystko robi rękami, nie miał elektrycznej windy, ale co ciekawe, popatrzcie, z tyłu wystaje taki długi drąg, to jest po prostu wiosło. Jak uczyłem się na żeglarza jachtowego 60 prawie lat temu, to uczono mnie tak zwanego piórkowania, czyli wiosłowania wiosłem, które było umocowane na rufie. I on dokładnie tak samo wiosłuje, obraca tym wiosłem, ale słuchajcie, ta dżonka ma przecież 11 metrów długości, a on wiosłując sam potrafi ją rozpędzić do prędkości nawet 5 km na godzinę. Zobaczcie, płynie tą dżonką na zaryfowanych żaglach, ale on w ogóle nie miał silnika. Między rafami żeglował po prostu na żaglach. Wpłynął na żaglach, potem zaprzyjaźniliśmy się, okazało się, że jest to Anglik, zresztą z zawodu weterynarz, i on właśnie skończył rejs dookoła świata i rozpoczął swój kolejny rejs. Świat opłynął bez silnika. Zobaczcie, zakotwiczył tutaj koło nas swoją dżonką. No oczywiście popłynąłem bączkiem do niego, żeby się z nim poznać. Miał na imię Allen i miał taki sposób życia, że sobie żeglował i jak już kończyły mu się pieniądze, zostawiał sobie tylko pieniądze na przelot do Londynu, tam przylatywał, pracował rok czy dwa jako weterynarz, a jak już nazbierał nową porcję pieniędzy, to wsiadał w samolot, leciał do swojej dżonki i płynął dalej. Z tego co wiem, właśnie kończy czwarte okrążenie świata. W następnym odcinku opowiem wam o innych żeglarzach, których spotkałem na Tahiti.